angażowałam się w wybory, to znowu myśmy reaktywowali wtedy już związek. Pamiętam, w 1988 roku było ostatnie spotkanie takie jeszcze, jak to się mówi, nie, podziemne w moim mieszkaniu. I potem powiedział mi Michał, Ala, my otwieramy się, bo wtedy już były te rozmowy, to był 1988 rok, właśnie już po wakacjach. Mówi, to spotkanie było u mnie w czerwcu, a on do niego mówi, oddajcie klucze, myśmy ustalili, że my wychodzimy z tego podziemia, ujawniamy się. I to spotkanie będzie już legalnie w jakimś tam wynajętym pomieszczeniu. Za to dziękuję, powiedziałam, dostałam jakieś ładne kwiaty od niej, no nie, to jest nieważne, ale to było miłe dla mnie. I kiedy, zresztą to mówić o wyborach, Jasiu Jelonek właśnie powiedział, słuchaj, ja cię deleguję do tutaj miejskiego, do tej miejskiej komisji wyborczej. Ona miała siedzibę tutaj w Urzędzie Miasta, tutaj na Młyńskiej, ale wcześniej myśmy się spotykali, pamiętam jak dzisiaj, pierwsze spotkanie było w jakiejś tutaj sali chyba, tutaj na obecnej Korfantego, to tam chyba było jakieś tam, w Urzędzie Stanu Cywilnego tam jakaś była pomieszczenie dla nas tam wynajęte. Wiem, że przewodniczącym tego miejskiego zarządu był ówczesny chyba rektor Akademii Wychowania Fizycznego. Pamiętam, jakąś czas uciekło mi jego nazwisko. A zastępcą był pan doktor Michał Kaliciński od nas sprawa. Nas w Solidarności było 5 osób. Właśnie był pan Michał, ja i dwóch chłopaków z kopalni, nie pamiętam ich nazwisk, jeszcze jakiś nauczyciel, nie pamiętam dzisiaj nazwisk, była nas piątka. I to jest taki epizodzik. Nie? Pierwsze spotkanie. Ja dostałam kiedyś od jakiegoś studenta pracę, oddał mi pracę w teczce. Na tej teczce była naklejona gdzieś tam takim właśnie przylepnym tym Solidarność. Ja tą teczkę bardzo lubiłam, ja wszędzie nią chodziłam, bo to była taka demonstracja, że ja tutaj mam odwagę z taką teczką chodzić. I wtedy też poszłam z tą teczką. Ja miałam jakieś swoje, miałam upoważnienie od Jelonka, że Komitet Obywatelski tam, że on mnie deleguje, coś tam jeszcze i wtedy pan, się nazywam, chciałam, tak wchodzi na nisko, Socha, tak, pan Socha. Profesor, znaczy wtedy nie wiem, czy wtedy był, czy chyba wtedy był rektorem Akademii Wychowania Fizycznego. Mówi do mnie, nie panie co, niech pani takiej tutaj demonstracji nie robi, niech pani tą teczkę usunie. Ja mówię, dlaczego? Ja tu jestem z Solidarności. No ale tutaj, ja też nie mam tutaj znaczka partyjnego z PZPR. Ja mówię, no dobrze, to uszanuję pana. I tą teczkę oczywiście odwróciłam, ale dalej z nią chodziłam. No i teraz jest dzień wyborów. Mieliśmy się spotkać w Urzędzie Miasta o godzinie 22, no bo w ciągu dnia są wybory, zamykają lokale, nie pamiętam, czy o 9 czy o 10 i pierwsze, będą zjeżdżały pierwsze informacje, no to mamy przed sobą całą noc pracy. I kiedy przyjechałam przed 10, powiedział mi Michał Kalitowski, mówi, dzieje się coś niedobrego, znaczy niedobrego, Alicja, my mamy już wyniki zamkniętych lokali. Ja mówię, skąd, ze szpitali? On mówi, nie, z jednostek wojskowych. Nasi wygrywają. Znaczy od nas to było wtedy pańko na Katowice. Walery wygrywa. I taki, no, nie, no, ale siedzieliśmy tam w dużej jakiejś sali, była ogromna jakaś tam tablica powieszona, podzielono tam na tych 80 ileś tych komisji wyborczych, prawda, każdy ma swój numer, nazwiska wypisane. No, na każdym było to duże, jakieś tam takie, jakieś, przygotowali ci szefostwo tego zespołu. No i teraz przyjeżdżają ludzie tam, 12, pierwsza, powoli się. Im mniejsza komisja, to wtedy łatwiej, szybciej policzyła głosy, przyjeżdżają, to wszystko było nie elektronicznie, tylko trzeba było przywieźć papiery. No i po prostu widzimy, że się okazuje, że wszystkie głosy idą na pańkę. Na tych pozostałych nie ma. Mówimy do Sejmu. A o 8 rano myśmy wiedzieli, że już pańka prowadzi. Pan przewodniczący, właśnie pan Socha, już sympatycznie mówi, no czuję, że chyba przyjmiecie władzę. A my jeszcze tak pokornie, no nie wiem, jak to będzie. W każdym razie proszę sobie wyobrazić, że myśmy tam na tym dużo trwali cały poniedziałek i dopiero po południu, gdzieś około godziny 15, zjechały do nas ostatnie dane z komisji. No i wyszło, że tylko pańko wygrał, wszyscy inni po prostu z listy tak zwanej tej jakiejś partyjnej, czy tam jakiejś tej ogólnokrajowej nie przeszli. Będzie druga tura wyborów, ale nasz pańko już jest. Komitet Obywatelski był na Teatralnej. Pamiętam,
Kalitowski miał jechać z tym Sochą do Warszawy. My tam busikiem przygotowali protokół, tadałem się podpisywali i jechali fizycznie zawieźć wyniki wyborów z Katowic. Ja dostałam jeszcze takie ładne kwiaty, bo któraś komisja przyjechała z kwiatami i tak się oglądają, komu tu dać? I nagle widzą tą moją teczkę ze Solidarnością. Mówią, o, tu jest nasza. No to panie damy to wszystko. No ja z tymi kwiatami, pamiętam, wyszłam z tego urzędu miasta, idziemy przez piękna pogoda, śliczny dzień. Szłam z takim kolegą, który był mężem zaufania pańki. Ja mówię, idziemy, Andrzej, do Walarego. On chyba jest chyba tutaj w całym naszym tym komitecie obywatelskim. Chciałam się śpiewać. Chciałam mówić, ludzie, myśmy coś wygrali. Myśmy wygrali kartką wyborczą, że nasz człowiek przeszedł. Weszliśmy tam faktycznie, Walery czeka i mówi, ja mówię do niego, słuchaj, oficjalnie jako przedstawiciel Komisji Wyborczej tutaj miejskiej chciałam ci powiedzieć, gratuluję panie pośle, jest pan posłem do naszego Sejmu. Nie wiem, czy to jeszcze był Sejm, jeszcze był PRL-u, ale nieważne. Dostał do mnie te kwiaty i mówi, mamy przecieki, że tak samo i senatorzy, cała trójka nasza przeszła, a tamci zostali wykreśleni. To wtedy było, i wtedy poszłam jeszcze kilka kroków dalej, na Mścicką 4, gdzie siedział w pokoju sam jeden Hełkowski. Mówiłam, panie profesorze, jest pan już senatorem Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, tak nazwałam na to wszystko. A skąd pani to wie? Mówię, no wiem, bo druga komisja, która urzędowała w urzędzie, bo to była wtedy wojewódzka komisja, w urzędzie wojewódzkim, mam takie przekazane informacje, że pan został wybrany. Wtedy z nim zostałem, tak chcieliśmy rozmawiać, co dalej będzie, prawda? Ale to był dla mnie dzień przepiękny. Właśnie uczestniczyłam w nim, w tym wszystkim, no właśnie jako ten członek tej Miejskiej Komisji Wyborczej.